Czasami w życiu trzeba się zatrzymać. Warto się zatrzymać. Zastanawiam się teraz, czy poruszyć, powiedzieć o Wenus. Chyba Wenus. Nie, chyba nie, bo Wenus jest bardzo taka popularna i Wenus jest kapryśna. Czasami mówi o tym, że ma się piękny gust, ma wrażliwość artystyczną, ale też Wenus jest bardzo kalkulacyjna w pewnych momentach. Jeżeli Wenus jest w znakach panny, żywioł ziemi, a więc byk, znak panny i znak koziorożca, to potrafi bardzo dobrze kalkulować, zaplanować, wyznaczyć sobie cel. No i przez niektórych może to być postrzegane jako zaleta, jako coś fajnego, ale przez niektórych jako takie wyrachowanie, więc to też zależy, w jakich aspektach ta Wenus jest z innymi planetami. Czy jest łagodniejsza, czy jest na ascendencie, a więc jest taką planetą i energią, która manifestuje i jest takim znakiem rozpoznawalnym dla danej osoby. A czasami jest to bardziej schowane i takie dotyczy ta energia żeńska związków, kobiety, jej relacji w rodzinie, jej roli jako matki. Pochwal się proszę. Kogoś dzisiaj zainspirowałaś? To jakiś taki przykładzik. Komu błysnęło tu oko, że go zainspirowałaś? Co powiedziałaś? Przyszedł chłopak i żeśmy zaczęli rozmawiać pod pretekstem pewnego aromatu. I powiedział, że bardzo mile wspomina Śląsk, bo wziął moją wizytówkę i mówi, a Racibórz to ze Śląska. Studiował na Śląsku i na Śląsku jest bardzo dobra energia. I bardzo fajni ludzie tam mieszkają, więc zaczęło się od... No, ten pan mówi, że ja tutaj pani przyjdzie. Zapraszamy. Tak, zapraszamy. My też tutaj specjalnie stoimy. Korzystamy. Więc było mi bardzo miło i tak zaczął, a zupełnie miał urodę taką niepolską. Oczy takie skośne, ciemne. No ale chyba gdzieś przodkowie jego byli z innych rejonów, więc... Warto nawiązywać. Czasami jest jedno słowo, które jest inspiracją i które jest takim sznureczkiem i pociągnie historię danej osoby i wtedy pojawia się bardzo ważna odpowiedź na niezadane przez tą osobę pytanie. I to jest najcudowniejsza rzecz, którą można tutaj na targach doświadczyć. Widziałaś ten błysk wokół. Tak, tak. Bo to jest właśnie to. Jesteś cudem.